Siema, stwierdziłem, że oprócz tych live'ów na YouTubie zrobimy sobie osobną serię, gdzie będę grał po prostu sobie solo. Więc mamy takie jakby podstawowe ustawienia, horda co 7 dni i tak dalej. Oprócz tego są to ustawienia standardowe, no i tutaj po prostu będę sobie pykał solo na odcinkach, nie? Więc zbieramy sobie na początku trawkę, pyk, pyk, pyk. Trochę drewna też by się przydało. No i oczywiście kamienie musimy zebrać. Kamienie to jest podstawa. Dlatego, że potrzebujemy zrobić włócznię naszą pierwszą, z którymi będziemy sobie walczyć z zombiakami. Dobra, mamy pierwszy kamyczek zebrany. Tutaj mamy drugi, trzeci. Potrzebujemy 5 na włócznię. Czwarty. No i mamy piąty kamyczek, więc robimy sobie z tą spira pierwszego naszego i już mamy czym walczyć z zombiakami, więc jest to całkiem spoko. Czekamy, aż się zrobi. No i fajnie by było zebrać więcej oczywiście tego. O Jezu, ale mamy... Ale mamy mapkę, tutaj nigdzie miasta żadnego nie ma, więc idziemy w poszukiwaniu miasteczka. O, mamy pierwszego zombiaczka, którego się tutaj pozbędziemy. Pyk. I ostatni hit. Pyk. Prosto między nogi. Dobra, lecimy dalej szukać. O, znalazłem domek. Mamy domek na horyzoncie. No, kolejny zombiaczek oczywiście przed domkiem. Więc się nim zajmiemy. Na szczęście jest dzień i one prawie w ogóle nie chodzą. Znaczy chodzą na tyle wolno, że na spokojnie jesteśmy sobie w stanie z nimi poradzić. Pyk. I ostatni hit. A nie, on już leży. A nie, nie leży. A, bo to jest grubas, no tak. To by wiele wyjaśniało. Jeszcze nie. Umrzyj, gościu. Dobra, umarł nareszcie. Bierzemy sobie jeszcze to. Lecimy do tego domku. O, mamy nasze pierwsze łupy. I co znajdziemy tutaj? Nasionka. Gwoździe. A tutaj? Ale tutaj niestety nic. Ale patrzcie, jakiego zombiaka znalazłem. O myki. Musimy go zabić. To może nie być takie łatwe. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Pyk. Nie wiem, czy on ma jakiś zwiększony damage, czy jak, ale umarł. Dosyć szybko, w łeb dostał i mu się czaszka rozwaliła. No i zbieramy sobie kamyczki dalej. Już jesteśmy prawie w domku. Znaczy, do domku niestety mamy zamknięte. Tutaj coś ciekawego. Nasionka. Teraz trzeba szukać jakiegoś wejścia. Pozamykane wszystko jest. Ja bym się tędy wbił. O, ale to ma dużo HP. O ja tam zombiaki słyszę. Nie jest dobry plan. Kurde, wszystkie wejścia do tego domku są zamknięte. Jak to działa? O, tu jest znowu ten mocniejszy zombiak. No, to się z nim rozprawimy, co? 9 godzina. Jeszcze mamy sporo czasu. Dobra. Umarł ziomeczek. Znalazłem drzwi. Uhuhu, panie. A pan czego tutaj szuka? On się zgubił? Dobra. Wchodzimy do środka. O! Się wystraszyłem, o Jezu. Myślałem, że umarł od razu, ale... Jednak nie. Ten jaki wielki. Problem jest taki, że nie mam stamina. A on biega. Halo. Nie biegaj, gościu. O nie, nie, nie. Nie miało tak wyglądać. No. Dobra, umarł. Nie wiem, czy te beczki powinienem rozwalać. Ale tutaj mamy coś. Amunicja. Dobra. Idziemy na dół. A na dole kolejna niespodzianka. Na nas czekają kumple. A
A, to jest w ogóle jakaś pułapka zrobiona. To nie może przejść. Dobra, jakieś kolejne skarby i nic nie mamy. Niestety. Dobra, tutaj pójdziemy później. Najpierw musiałbym cały dół zlutować. O, walizeczka. Walizeczka pusta niestety. O, tutaj jakieś skarby ciekawe. Amunicja. Alkohol. O, tutaj mamy skrzyneczkę. O, sejfik mamy. O Jezu, jest skrzynkę zablokowaną. Tutaj jest zombiak. O Jezu, dwa. Ściana na hita padła? Co bekają mi świnia? Dobra, jeden leży. Drugi beka. O, on jeszcze nie umarł. Aj, dostałem. Myślałem, że już umarł. O, umrzeć gościu, halo. Dobra, umarł. Kurde, nie wiem, czy chcemy się to rozwalać, ale to mogą być jakieś fajne itemy. Tyle, że to ma 7000 życia. Wiecie co? Zrobię tak, że jak będzie noc, to tutaj przyjdę. Zaznaczę sobie to na mapie. Quick waypoint. Tutaj sobie przyjdę i w nocy będę po prostu sobie to rozwalał. Nie tracąc czasu. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zje w nocy. Kurde, co jest tak dużo tych takich palących się zombiaków? Nie bardzo wiem, co one oznaczają, ale wyglądały, jakby były jakieś mocniejsze. Dobra, mamy kolejną chatkę. I są otwarte. No i już na mnie kumple czekają. Średnio lubię się bić w domkach. Nie ma za bardzo gdzie uciekać, dlatego... Czy ja właśnie straciłem moją dzidę? Chyba tak. Dobra, kraftujemy sobie 3 dzidy aktualnie. W razie czego? Jakby znowu się stała podobna sytuacja. Najgorsze jest to, że ja chciałem trafić mu w głowę, ale nie pykło. O, kolejny kumpel się obudził. O, czas może ci. Okej. Czy my tu znajdziemy coś ciekawego? No i powiem wam, że nic ogólnie jakoś super ciekawego w tym domku to ja nie znalazłem. Kolejny zombiaczek, jakiś podpalony, zabity. To idziemy do kolejnego domku. Kurde, wszystkie drzwi pozamykane tutaj. Oknem? Nie, okno też zabarykadowane. Dobra, znalazłem wejście. Znalazłem wejście na chatę. Zobaczmy, czy jest tu coś fajnego. Amunicja do shotguna. Chodź mi tutaj ten gówniak. Tak? Nie. Ol? Dobra. Znalazłem ubranko. Yeah! Okchamp. Gdzie oprócz tego? Jakiś zombiak chodzi gdzieś. Na dworze chyba. Prawdopodobnie. Nic w walizce nie ma, naprawdę? Ciii, i sobie. Trzot. Byk. Nie trafiłem. Halo. Jeszcze numer dwa. Na hita. Ale pokczam. Dobra, co jest w plecaczku? Armorek mamy. Sobie założymy od razu. Pierwszy nasz armorek znaleziony. O! Dobra. Pani sobie umarła. Jak jakiś zombiak spadnie na głowę, to chyba zawału dostanę.
Tam na dworze sobie jakiś biega, coś gościu. Big. A i na górze też są jeszcze. A nie, to na dworze jest jakiś ziomeczek. Gościu. Dobra, zanim on tu wejdzie, to trochę. Trochę minie. Ale na górze też jest. Dobra. Wyjaśnione. A tu jest jeszcze na samej górze. O nie. Chyba kogoś obudziłem. A nie chciałem. Przepraszam. Dobra, uwaga, co będzie w skrzyneczce? Otwieranko. Iron door. Drzwi ironowe. Kurde, znowu jest locked to. Mamy healę. Szkoda, że te skrzynki są locked wszystkie. Dobra, wiecie co? Poświęcę się i je otworzę. Tą jedną tutaj. Mamy to, proszę państwa. 40 HP. Pyk, otworzone. I... stun button, nożyk i amunicja. Ten stun button jest całkiem spoko. Chyba zombiek mi wszedł do środka. Więc jest całkiem okej. Ty, no w sumie nawet otwiera się skrzynki. Opłaca się otwierać te skrzynki. Kurde, tu mi się dobija ziomeczek. Aha, on już nie żyje. Okej. Ale jeszcze tutaj jak... Aha, ten złoty. Ja nie wiem, czy on więcej nie bije przypadkiem. O Jezu. Chyba nie chciałbym od niego dostać. Szczerze. Aha, dostałem właśnie. Okej. Ale jakoś super mi nie przywalił. Dobra, umarł. Kolejny domek. O, tutaj jakoś spokojniej to wygląda. Ale zombiaka żadnego nie ma. O kurde. A, jednak spotkaliśmy koleżkę, który tutaj na nas czekał. Dobra, muszę sobie włócznie tutaj dać na jedynkę. Jeszcze jakaś koleżka tutaj się dobija gdzieś tutaj. O Jezu, straciłem kolejną włócznię. Umarł? Umarł. Dobra. Szczęście mam jeszcze jedną w zapasie. Dobrze, że przewidziałem takie rzeczy. No i obudziliśmy kolegę. O, tam na dworze sobie chodzi kolega. A chyba się nie zakumplujemy. Dobra, tu nic nie ma ciekawego. Tam jest. O Jezu. Ja wystraszyłem. Gruba baba. Tutaj coś musi być. Halo? Skibel. Tam jest jeszcze zejście na dół. O! Kolejny stun button i nożyk. To mi się to dobija. Piguły. O, chyba schodzimy na dół. Nie wiem, co tam może być na dole. Nie wiem, co mnie czeka. Ziemia. O, jakaś skrzynka, która fajnie wygląda. I milion zombiaków. Niestety. Żeby go nie obudzić, ale zabić.
No niestety nie udało się to zabić na hita. Nie mam staminy. Ale tam się dobijają do mnie. Chyba się wkurzył, że go obudziłem. Dobra. Otwieramy pierwszą skrzyneczkę. Mamy armorek. Mamy do tego shotguna. Kozak. No, powiem wam, że już jesteśmy nawet ubrani. Ja nie mam miejsca na to wszystko, to jest główny problem. Już sobie to otworzymy. Ale tutaj ty. W tych podziemiach chyba sobie zrobię bazę. Tak mi się wydaje. O kurde, military arm parts. Silnik mamy i łopatę. Dobra, pierwszy poziom, okej. To sobie rozwalamy. Chyba tyle, no. Wiem, jest taki, że ja tego wszystkiego nie wezmę. Iron Dory mi się przydadzą. Będę sobie bazę robić. Ja mogę to zjeść? Mogę. No i kozak. Nawet ciekawe rzeczy tu znaleźliśmy. Tam się cały czas gdzieś dobija, ale jestem przeciążony, tragedia. Ja tutaj chyba sobie skrzynkę zrobię i tutaj będzie moja chatka taka. Baza wypadowa tak zwana. Całkiem spoko tu jest. O. Workbench. Mamy piłę. Nie wiem, czy jest piła, ale mamy piłę. Kozak. Dobra. Tylko ile tutaj jest wejść? A tu jest przejście tutaj. I tu jest wejście. Okej. Okay. Czyli te drzwi ironowe. A jeszcze tutaj. Nie, tu nie ma wejścia. Te drzwi ironowe bym dał gdzieś tutaj. Żeby to zabudować. To brzmi jak plan. Oj, te drzwi tutaj mógłbym dać takie podwójne drzwi ironowe. I by było chyba całkiem spoko. No. Kozak. Tyk. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Skoro tutaj nie mam zabudowane dalej. Ale postawimy sobie tutaj frame bloka. Żeby zombiaki się tu nie spełniły. Tyk. Zaraz pójdziemy tych typów wyczyścić, bo nam demolują chatę. A mi się to nie podoba. Nie wiem, gdzie oni są. A tutaj. A, te drzwi są w ogóle locked. No, otwórz. Chyba tylko jeden nam domalował chatkę. Dobra, czyli już mamy miejsce na bazę w podziemiach. Zrobimy sobie baskę. O, i tutaj nawet mam skrzynkę, do której mogę sobie dawać zbędne itemy. Kozak.